Życie na wyspie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta, święta i po świętach, i po tych świętach witamy Was bardzo serdecznie w naszej kleryckiej audycji Życie na wyspie, piątek, godzina 21. A witają Was Mateusz, Krzysztof oraz Piotr. Jest z nami dzisiaj też dodatkowy gość, nasz kursowy, który bardzo chciał przyjechać i podzielić się z nami swoim doświadczeniem bycia klerykiem i też o tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. Mówił, że jest ciekawy, jak to wygląda. Tak, a jest to Paweł. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże. Witamy Cię bardzo serdecznie. No dzisiaj powiemy, nie wiem, czy już zdradzamy, a zdradźmy, o świętach, o Sylwestrze i o Nowym Roku. Takie trzy punkty. I najpierw o świętach, które przeżywaliśmy w swoich domach. Ważne, żeby nie było tak pesymistycznie jak początek, że i po świętach, choć ten temat tak się przebierze. A tak się mówi zawsze, nie? Święta, tak, święta i po świętach. To szybko zleciało, ale właśnie na samym wstępie warto powiedzieć, żeby ten narodzony Chrystus cały czas z nami był, w naszym sercu przez cały kolejny rok, który już się zbliża wielkimi krokami. Ważne, żebyśmy cały czas się cieszyli tą radością, którą obchodziliśmy, którą rozpoczęliśmy świętować tak bardziej 25 grudnia. Pewnie większość z nas, albo przynajmniej jakaś część podczas pasterki. No to nawet już 4, ja tak właśnie, niby to 25 to pierwsze święto i wtedy świętujemy w pełni, a zazwyczaj dla mnie ta Wigilia już jest takim, tym początkiem świętowania, tak, które się tak przez te kolejne dni ma miejsce, że to tak ten wstęp, ta pasterka, która faktycznie już jest w nocy, jest czymś takim dla mnie wyjątkowym, że ten czas już tak wprowadza, już świętujemy to narodzenie. No bo Wigilia pewnie w każdym domu jest takim wyjątkowym dniem. Ja zawsze to bardzo dobrze wspominam, bardzo chętnie do tego wracam i bardzo cieszę się na to, że kolejny raz mogę przeżywać w domu Wigilię i że to jest taki uroczysty czas, gdzie wszyscy się spotykamy, gdzie mówimy sobie, na co dzień sobie mówimy wiele dobrych słów, ale to jest taki wieczór, w którym jeszcze bardziej się wszyscy, siedząc przy tym stole, jeszcze bardziej uśmiechają się do siebie chyba już tą radością tego narodzonego pamiątki, narodzonego Chrystusa. I to, co mówiłeś, Mateusz, o tym, że dla nas już się to szybciej zaczyna, ponieważ Wigilia 24 wieczorem, a w naszym przypadku, w przypadku kleryków, już 20 w czasie Wigilii Seminaryjnym, o czym już opowiadaliśmy na poprzedniej audycji, więc wchodzimy w ten czas już szybciej. No, taki przywilej, można powiedzieć. I przy tym stole, jak Krzysztof wspomniałeś, same dobre słowa wtedy. Nawet jak się ktoś przypali, to nikt nic nie powie. Zawsze powie, że a ta zupa wyszła naprawdę świetna. Ta atmosfera jest zawsze taka, że nikt nic złego nie powie. I to jest właśnie piękne w czasie tych świąt, takich bardzo rodzinnych. Bo te święta Bożego Narodzenia są takie święta bardzo rodzinne. Tak. Świętem bardzo rodzinnym, ale też wtedy mamy wszyscy czas na to świętowanie, nie? I poświęcamy wiele więcej czasu na te posiłki. To wszystko odbywa się z takim spokojem. No i mówiąc krótko, siedzi się i je się. Ważne, żeby też trochę porozmawiać może z innymi, oprócz tego jedzenia, znaleźć też czas i na Kevina samego w domu, bo to zawsze leci. I się jeszcze wtedy poruszać, dobrze na jakiś spacer iść, bo od tego stołu, to żeby potem wstać. Albo nawet na bieganie. O, tak. I można też trochę owoców pojeść, jak wiadomo, święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy cytrusy, mandarynki. Tak, kiedy organizm człowieka składa się w 70% z mandarynek. A mnie w tej rodzinnej atmosferze zawsze śmieszy, jak gdy wyjadam i gdy mama przygotowuje te wszystkie słodkości, to nie wyjadaj, bo to jest na święta, a potem już nie ma siły, żeby tego dojeść. No, tak, tak, jedz, bo się popsuje. Ważne też to, co w domu jest bardzo ważne, ale też może opowiemy o tym, jak przeżywaliśmy te święta w naszych parafiach. No, jako klerycy różne obowiązki. Właśnie, bo to jest taki wyjątkowy czas też dla nas kleryków, gdzie my poza tym, że wracamy do domu na święta, to właśnie wracamy do parafii, żeby też pomóc księżom proboszczom w tej posłudze świątecznej, w przygotowaniu liturgii świąt Bożego Narodzenia i pozostałych wszystkich innych dni, które w tym czasie są. Ale to jest też takie bardzo fajne, bo to też tak pozwala przeżywać pełnię tych świąt, przygotowując tą liturgię i przygotowując się do niej, też myśląc nad czytaniami, przygotowując psalm, czy też procesję z darami.
przygotowując też żłóbek. No u mnie jest na przykład taka tradycja, że ministranci, w tym no, jako kleryk zawsze też pomagam, przygotowujemy choinki w kościele i ustawiamy takie całkiem sporawe, dosyć faktycznie, żeby to wnieść, oprawić w stojaki, jest trochę roboty, ale jest to też świetna zabawa i taki czas też integracji służby liturgicznej. To tak nawet jeszcze przed samymi świętami, no bo te choinki trzeba przystroić, ale też żłóbki. Też kolędowanie przy żłóbku, to chyba specjalistę mamy. No właśnie, u mnie w parafii jest taka tradycja już od wielu lat, sam jak byłem małym dzieckiem, to też już uczęszczałem na takie spotkania przy żłóbku, kolędowanie przy żłóbku z dziećmi. No i teraz jako kleryk sam... Po tej drugiej stronie, prawda? Właśnie, po tej drugiej stronie ksiądz proboszcz mnie zaangażował i moich też braci, którzy pochodzą z mojej parafii, też kleryków, do prowadzenia takich spotkań przy żłóbku, kolędowania i tutaj objaśniania w taki dziecięcy sposób właśnie Bożego Narodzenia oraz znaczenia żłóbka i tym podobne. Śpiewać jeszcze kolędy tam prowadzi. Oczywiście, że tak. No tutaj taki pan Bogdan, który prowadzi scholę dziecięcą, pomaga nam przy śpiewie. Jest to bardzo dobry człowiek, więc cenię go. I tak się rodzą nowe powołania. Właśnie w taki właśnie sposób. Już przy żłóbku. U mnie w parafii też szykowaliśmy takie, ozdabialiśmy takie duże choinki, które mamy i też układaliśmy żłóbek, taki duży, gdzie Maryja jest faktycznie wielkością człowieka. No, Maryi, taką 1,5-metrową postacią, figurą. Taka realistyczna. Tak, bardzo realistyczna. Duża szopka, są też zwierzęta, trzeba to wszystko ustawić, sianko tam jeszcze dać. Jezusa dopiero w pasterkę tam kładziemy, takie jest uroczyste przenoszenie właśnie Pana Jezusa spod ołtarza do żłóbka. To jest też takie symboliczne, mi się to bardzo podoba. I w tym czasie śpiewamy kolędy. Tak, tak. Jak z dziwnego śpiewać kolędy w święta. W tym roku też u mnie w parafii szczególny taki czas dla mnie, dlatego że no właśnie w tym roku koncepcja żłóbka była moja i ten pomysł całego, jak to udekorować, całą wszystkie choinki i cały żłóbek. No i jestem ciekawy, jaki jest odbiór ludzi, jak im się podoba ten... No ten żłóbek zrobiony przeze mnie, ale to Piotrze jest też bardzo ładne, zawsze to jest taki symbol przenoszenia tego Pana Jezusa od stołu eucharystycznego do żłóbka, bo to jest też taki, no idea tych świąt, nie? Że tam ciało Chrystusa, tak, nie narodziło się dziecko, tylko narodził się Zbawiciel. U mnie to jest tak, że ten żłóbek jakby jest nad ołtarzem, to jest taka duża ta szopka jakby i ten żłóbek jest pod samym ołtarzem, więc też myślę, że tam symbolikę można odnaleźć, ale ta szopka jest taka, że właśnie ksiądz celebrując mszę i część służby liturgicznej stoi tak naprawdę w szopce. Więc też tak ciekawie to wygląda na pewno. Wśród choinek jeszcze, więc to też już taki klimat. U mnie też tak właśnie było w parafii podobnie. Tutaj ksiądz nawet siedział na pniach drzewa zamiast na takim tronie sedile tak zwanym. Więc no, to jest taka ciekawa koncepcja, niespotykana w wielu parafiach jednak, no, są takie. Warto może też wspomnieć, jak ktoś chce taki duży żłóbek zobaczyć, to u franciszkanów w Poznaniu można ruchomy pójść. Nawet. Ruchomy już się tworzył od początku grudnia, z tego co pamiętam, już się tam tworzył. No, tam sporo pracy, żeby to faktycznie wszystko tak złożyć. Jeszcze tam nie byłem, ale na pewno zajrzę, bo tam co roku zawsze zaglądam i sprawdzam, jak to jest piękno ozdobione. No ja właśnie jeszcze przed samą wigilią seminaryjną, to właśnie miałem okazję u nich być. I jak wrażenia? No przepiękny żłóbek, już wszystko jest gotowe. Gotowe na święto Bożego Narodzenia, które już były oczywiście. W których trwamy faktycznie ten klimat. Te żłóbki jest też taka tradycja, myślę. Niektórzy podróżują po różnych parafiach i oglądają, jaki ten żłóbek tu, gdzie tam inny, jak to zrobili. Żłóbki tak zwany. Można tak nazwać. Ale tak, no, żeby nie zapomnieć o też istocie modlitwy, no, mimo że ta Wigilia już się skończyła, już jesteśmy w tym czasie dalej, to żeby nie zapominać, co jest istotą cały czas tego życia tym nowonarodzonym. To Piotrze, się pokusiłeś dzisiaj o słowotwórstwo. Żłóbking, jest churching, to jest jeszcze żłóbki. Fajnie. Proszę o wpisanie do słownika tych słów, no, do neologizmów, o. No, proszę Piotrze, wnioskuję. Pięknie. Wniosek formalny składasz. Cały czas śpiewamy w kościele kolędy, to i teraz też posłuchamy w Radiu Emaus. Zostańcie z nami. Dzień
dzisiaj, Betlejem dzisiaj, Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi w nas, a swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlejem tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna, Maryja, Panna dzieciątko piastuje, i Józef stary, i Józef stary ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi w nas, a swobodzi anieli grają, życie na wyspie. I już jesteśmy z powrotem. Teraz chcielibyśmy chyba trochę powiedzieć o Sylwestrze, który już za moment będzie. I co o tym Sylwestrze możemy powiedzieć? Może pierw warto wyjść od historii, skąd ten Sylwester się wziął. A Sylwester się wziął, świętowanie tak huczne, od tego, że w 317 roku papież Sylwester I, taka jest jedna z wersji, bo jest różne, my przedstawimy taką o papieżach, bo to tak może bardziej do nas pasuje. I papież Sylwester I uwięził bestię w lochach Watykanu. I wszyscy twierdzili, że ta bestia zburzy i będzie koniec świata właśnie w 1000 roku. I w 999, a więc na krótko przed Sylwestrem, wszyscy myśleli, że będzie koniec świata, tak jak my przed 2012, co niektórzy. To jeszcze kilka razy była taka sytuacja. Myślę, że coś w tym stylu to było. Kalendarz byli... Majów jeszcze się po drodze kończył gdzieś. Majów, a mamy grudzień, teraz nie mówię. I wszyscy byli zatrwożeni, że będzie koniec świata i się bali. I wtedy papieżem był Sylwester II, tak symbolicznie. I był jakby ta noc z roku 999 na 1000 i nic się nie stało. No i wszyscy skojarzyli, że Sylwester II jakby tę bestię pokonał, czyli Sylwester I bestię zamknął w lochach, Sylwester II ją już tak pokonał bardzo mocno, że już nie wyjdzie. I wszyscy wyszli na ulicę się bardzo cieszyć hucznie i tak co roku jest taka tradycja, że co roku właśnie tak hucznie obchodzimy to, że jesteśmy w nowym roku i możemy go obchodzić. I ten rok witamy, tak. Też warto powiedzieć może, że w Polsce, czy też w Europie, to świętowanie, ale takie jeszcze głębsze, zrodziło się dopiero na przełomie XIX i XX wieku, bo ono na początku było tylko w tych bogatszych warstwach społecznych. No zresztą tak jak wszystko brało się najpierw z góry, bo przykład idzie z góry przecież. W tych bogatszych warstwach społecznych dopiero później przeszło, że teraz my wszyscy razem świętujemy tak hucznie, niejednokrotnie. No a z takich tradycji to można powiedzieć, że w Danii na przykład zeskakiwano kiedyś z krzesła o północy. W Hiszpanii zjadało się wraz z uderzeniami zegara jeden owoc, nie wiem jak to nazwać, winogrona. Jedno grono? Nie, jedno grono nie, jedną tą kulkę taką jedną.
Jedno winogrono. Jedno winogronko, tak, jedno winogronko się zjadało, ale w większości państw i tak jest ten zwyczaj, że pije się szampana, gdzieś tam się pije tokaja. Mhm. Myślę, że w tych różnych tradycjach, też w takich różnych powiedzeniach, jak i nowy rok, taki cały rok, trzeba uważać, żeby trochę nie popaść w jakieś przesądy, że teraz jak spędzę ten dzień, tak cały mój rok będzie wyglądał. Albo też jest przesąd, że jaki będzie pierwszy gość, wejdzie do domu, tylko nie pamiętam, jak to było. Także jak pierwszy gość, jaki będzie pierwszy gość, tak będą różni inni, coś w tym stylu. Myślę, że to tak ostrożnie. Tak, tych przesądów jest tyle, że nawet nie ma co... To może najlepiej zamknąć drzwi i nie otwierać. Dzwonek wyłączyć i spokój. Ale obchodzenie, jak tutaj tradycja tego papieża faktycznie jest gdzieś, myślę, ważne, skoro historia też taka. I myślę, że no, może coś powiemy o tym, jakie są sposoby spędzenia Sylwestra, no bo każdy ma jakiś pewnie swój sposób lub różnie to wygląda. U mnie kilka lat temu, bo to już minęło, ale przez kilka lat przy kościele w domu katolickim był obchodzony Sylwester, który gromadził bardzo dużo ludzi. I sam tam byłem, pamiętam, kiedyś odbierałem płaszcze i wkładałem je do naszego takiego, do szatni. Także to pamiętam, że było. No i w takim gronie pewnie też jakaś zabawa taka, można powiedzieć, jakieś pewnie tańce, tutaj wspólne życzenia. No był DJ, orkiestra, no tak. No, pięknie. Tak jak w Sylwestrze być powinno w takiej zabawie. U mnie na przykład to jest ciekawe, przez wiele lat była msza, o godzinie 11 się zaczynała. I... O 23 w sensie? Tak, o 23, tak. I kończyła się chwilę przed północą i wychodziliśmy z kapłanami z mojej parafii i z ludźmi, którzy przyszli, wystrzelić fajerwerki, złożyć sobie życzenia. Też nieraz ksiądz proboszcz szampana przynosił, żeby to tak uczcić ten nowy rok, ale no niestety coraz mniej ludzi przychodziło i już ta tradycja gdzieś zniknęła. Ale wydaje się, że jest jeszcze aktualna ta tradycja, ponieważ w wielu parafiach można obejrzeć zdjęcia, jak to właśnie w czasie tych nocy sylwestrowych odbywają się bale. Na przykład jeden taki warszawski jest znany, gdzie właśnie bal zaczyna się chyba o godzinie 18, kolacją uroczystą. Potem są tańce i potem jest takie wyciszenie i właśnie jest tam msza, tak jak Mateusz mówiłeś, u was była o godzinie 23. Wszystko odbywa się oczywiście bez alkoholu i jest to taki bal, nawet nie wiem, czy nie jest charytatywny, ale no przynajmniej jest miłe spędzenie czasu i też podziękowanie i wejście, no można z powiedzieć, Bogiem w ten nowy rok. To właśnie taka pobożna forma tego nowego roku, tego Sylwestra, no bo jak spojrzeć na niektóre formy świętowania, no nie zawsze są one może i najlepsze. No wiadomo, czy to imprezka jakaś, czy to raczej domówka tak zwana, też występuje bardziej popularna wśród społeczności, takie spędzanie Sylwestra, ale też wiadomo, jak Sylwester, to też i fajerwerki na przykład, albo czy też inne petardy. No ja mogę powiedzieć osobiście, że jak byłem młodszy, no to bardzo lubiłem kupować i fajerwerki, i petardy i no trochę pieniędzy na to przetrwoniłem, teraz mogę tak powiedzieć. No jednak była taka frajda, ten wybuch sam, albo też przy fajerwerkach, te kolory różne, więc no i po prostu taka fajna atmosfera była. Takich, no. No tak, te fajerwerki, też różne ładne pokazy są organizowane, że gdzieś te, no, taka, tak się chyba mówi, iluminacje świetne gdzieś na niebie, które można obserwować, gdzieś te rozbłyski, różne kolory. Ja chyba rok temu dokładnie, na górze koło Poznania jest Góra Morasko, skąd widać całą panoramę Poznania i właśnie o północy tam się sporo ludzi zjeżdża, naprawdę tłumy. I obserwuję te fajerwerki. I to jest naprawdę niesamowity widok, jak przez całego, widać jak nad całym Poznaniem z różnych punktów gdzieś te różne fajerwerki są wystrzeliwane, gdzieś tak naprawdę z takiej panoramy, no to ten widok tych przeróżnych naprawdę, no bo to wiadomo, że są i te, które po prostu wybuchają, ale i te, które gdzieś te efekty świetlne, no mają piękne. Taka inna perspektywa, można powiedzieć, od patrzenia tak z dołu. Tak, tak, zupełnie inna, więc jakby ktoś też nie wiedział, co robić, to zachęcam na tą górę pojechać niedaleko Poznania. Więc to taki też ciekawy sposób, można powiedzieć, na obserwację. U mnie w domu zawsze wychodziliśmy z założenia, że wszyscy inni kupują, wszyscy inni puszczają, to my w sumie nie musimy, tylko wychodzimy na dół i patrzymy. Inni trwają pieniądze, tak zwane, tak my uważamy, sobie popatrzymy, zobaczymy, jak to ładnie, pójdziemy z powrotem do domu. Dokładnie tak, mam tak samo, gdy zazwyczaj w obornikach ze znajomymi świętujemy
świętujemy Sylwestra, bawimy się, to o północy wychodzimy na plac i na osiedlu widać naprawdę piękne pokazy fajerwerkowe. I też ciekawe, co się zdarzyło już nieraz, wyszła taka inicjatywa, żeby dobrze się przygotować, czy dobrze przeżyć ten moment, to wyciągamy różańce i dziesiątka różańca. Było to dla mnie naprawdę pozytywne zaskoczenie. Jest też jeszcze, no oczywiście jest wiele tych sposobów. Mi tak kiedyś zaimponował jeden kompleks taki restauracyjno-hotelowy niedaleko mojego miejsca zamieszkania, który ma też w swoim kompleksie stadninę koni i zaproponowali swoim gościom, nie wiem czy rok, czy już któryś rok z rzędu, pokaz tańca ognia. W związku z tym, że chcieli uchronić te zwierzęta przed tym hukiem i wystrzałami petard i właśnie uraczyli swoich gości na wieczorze sylwestrowym pokazem fajterów. Nie wiem, jak no to przynajmniej tańca ognia. Myślę, że fajterów nie chyba. Ja mam koty, znaczy moi rodzice mają koty w domu i to jest faktycznie problem ze zwierzętami, że one się strasznie boją. I gdzieś my zawsze zbieramy te zwierzęta do domu, żeby no nie biegały, bo gdzieś usłyszą ten huk, żeby gdzieś tam faktycznie mogły spokojnie w ciszy ten czas gdzieś. Ale też jest wiele innych sposobów, bo przecież też można się wyciszyć w czasie tego czasu. Wiele domów rekolekcyjnych proponuje rekolekcje, które też obejmują ten czas Sylwestra i Nowego Roku, więc ten czas można spędzić tak bardzo ciekawie też w ten sposób taki duchowy. A ponieważ duchowość świętego Sylwestra jest w Polsce hucznie obchodzona, na przykład w tym roku warto, jutro się zaczynają spotkanie, europejskie spotkanie młodych we Wrocławiu w duchowości Teze, gdzie można wspólnie modlić się, wspólnie wsłuchiwać się w Słowo Boże, więc jest też taka forma, że rokrocznie spotykamy się w różnych miastach europejskich. Pamiętam, było takie spotkanie w Pradze, więc i w taki sposób można przeżyć Sylwestra. A więc pamiętajmy, aby tak odważnie podchodzić do tych petard i fajerwerków, ostrożnie, pamiętając i o zwierzętach, ale i o naszym zdrowiu, ponieważ mój kolega, pamiętam kiedyś, no niestety stracił chyba z 2-3 palce, niestety, bo za późno rzucił petardę, także Uważajmy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Zawsze w telewizji mówią o tym dużo, dlatego i my w radiu też powiemy, drodzy radiosłuchacze, ostrożnie. Bądźmy ostrożni, a teraz myślę, słuchajmy kolęd. Życie na wyspie. Wracamy do rozmowy. Audycja klerycka Życie na wyspie, a są z nami w studio Piotr, Mateusz, Krzysztof, Paweł i Mateusz. Rozmawialiśmy o tym, jak przeżywamy święta w parafii, o tym, jak przeżywamy też Sylwester. I czas teraz nastał
podsumować cały rok, miesiąc po miesiącu. No i wszędzie są te podsumowania, czy to w telewizji, czy w radio słyszymy, no nowy rok się zbliża, to trzeba zrobić podsumowanie i my chyba to samo zrobimy. Też tak zróbmy. Zacznijmy. Taką małą pigułkę seminaryjną. Więc zacznijmy od stycznia. We wtorek 8 stycznia, od razu po naszym powrocie, odbyło się spotkanie opłatkowe na Wydziale Teologicznym, gdzie zawsze gościmy też księdza arcybiskupa, który z wszystkimi studentami łamie się w tym dniu opłatkiem i składa najlepsze życzenia. To też czas, styczeń, kiedy w naszych domach pojawiają się księża z wizytą duszpasterską i my w seminarium przeżywamy taki dzień, ponieważ należymy do parafii katedralnej. Nawiedza nasz dom ksiądz proboszcz Ireneusz Szwarc, który odprawia uroczystą mszę świętą i w holu naszego domu jest ta tradycyjna kolęda. Nasze pokoje odwiedzają już księża diakoni, którzy przychodzą z dobrą nowiną i słowem umocnienia. 20 stycznia odbył się w naszym domu lektorat. Przyjęli go nasi bracia z rąk księdza biskupa Damiana Bryla, ale też takim ważnym dniem był obchodzony Dzień Judaizmu. Ksiądz arcybiskup zaprosił nas do pałacu na obchody Dnia Judaizmu i tam powiedział nam, co zawdzięczamy naszym braciom. Także umocnił nas w tym, żebyśmy się dobrze przygotowali do sesji. Takie słowa, które mi zapadły, to właśnie te, które powiedział do nas ksiądz arcybiskup, a mianowicie, że czego kleryk nie umiłuje, tego się nie nauczy i to staram się wcielać w swoje życie każdego dnia. A później luty, święto ofiarowania pańskiego, które jest również dniem osób życia konsekrowanego i później po uroczystej mszy świętej w katedrze około 400 braci i sióstr zakonnych gościliśmy w naszym domu, w refektarzu na obiedzie i poczęstunku. Później Jerycho Różańcowe, czas kiedy jako też wspólnota seminaryjna u stóp Matki Bożej w Cudy Wielmożnej modlimy się uczestnicząc w tym wydarzeniu. 11 lutego gościliśmy w naszym domu pana doktora Jacka Pulikowskiego, który poruszył temat ojcostwa w kapłaństwie. Tu taki warsztatowy czas, także później przeżywaliśmy takie spotkanie formacyjne dotyczące ochrony małoletnich, które prowadził dla nas ksiądz dr Wojciech Rzeszowski. Również Dzień Skupienia w lutym miał miejsce, który prowadził rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Tutaj takie połączenie, część naszych braci z Kalisza mogło gościć swojego księdza rektora, który ten Dzień Skupienia prowadził w Seminarium Poznańskim. No i także ten miesiąc, luty, w nim świętowaliśmy imieniny ojców duchownych. No takie wielkie świętowanie wspólnotowe, po prostu ich imienin, też wielka radość, spotkanie przy stole i eucharystycznym, i na refektarzu. A marzec zaczęliśmy na sportowo. Zajęliśmy trzecie miejsce w turnieju piłki nożnej halowej o puchar rektora księży Chrystusowców. Kilka dni później uczestniczyliśmy także w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Poznania, by następnego dnia rozpocząć w naszym domu takie rekolekcje dla młodzieży, takie dni skupienia, którym towarzyszyła nam postać głównie świętego Józefa. Był to czas, kiedy zaczął się również okres Wielkiego Postu w naszym domu, obchodzony też w taki sposób, że każdy kleryk każdego dnia pości o chlebie i wodzie w intencji nowych powołań oraz za samych kapłanów. Oraz przekazujemy jałmużnę, którą zawsze oddajemy na cel charytatywny. A 26 marca zaczęliśmy w naszym domu rekolekcje wielkopostne, które poprowadził dla nas ksiądz Zbigniew Regucki, proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Poznaniu. Był to taki dobry czas, aby w ciszy i spokoju przygotować się jak najlepiej do świąt wielkanocnych. Zakończyliśmy je w niedzielę, 31 marca, a o 10 właśnie w katedrze nasi bracia przyjęli posługę akolitatu. Kwiecień szczególnie zaznaczył się wydarzeniem ekstremalnej drogi krzyżowej. Mieliśmy też w tym swój udział. Zorganizowaliśmy trasę 44-kilometrową z Poznania do Nadziejewa, miejsca, w którym formują się nasi bracia klerycy roku propedeutycznego. Ksiądz Krzysztof, przewodniczący mszy świętej, nasz prefekt i też uczestnik ekstremalnej drogi krzyżowej, szczególnie wskazał w homilii na takie pytanie, czy dla mnie jest to bardziej ekstremalna, czy bardziej krzyżowa ta droga. Gościliśmy też dwóch księży. Jeden ksiądz Damian Jurczak, proboszcz z diecezji opolskiej w ramach kapłańskiego czwartku, kiedy to zapraszamy gości do naszego seminarium.
wspominał o tym, że ważne jest, żeby przed Panem Bogiem stawać bez żadnych zasłon, być przed Nim autentycznym, zwłaszcza szczególnie w seminarium. I także Dzień Skupienia pod koniec kwietnia prowadził ksiądz Maksymilian Kamza, który wskazał na duchowość świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta. Maj, jak wiadomo, miesiąc maryjny. Rozpoczęliśmy go intensywnie, ponieważ rozpoczęliśmy go majówką. Każdy kurs wyjeżdżał gdzie indziej. My byliśmy we Wrocławiu. To jest taki czas, kiedy możemy się zintegrować między sobą i też pojechać gdzieś z księżmi przełożonymi. W dniach 9-10 maja odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z dawna Polski Tyś Królową. Gościliśmy m.in. arcybiskupa Wacława Depo i księdza Piotra Pawlukiewicza. Mogliśmy też oglądać koronowane wizerunki Matki Bożej Archidiecezji Poznańskiej w ramach zorganizowanej wystawy. A było to preludium przed 18 maja, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystości inauguracji nawiedzenia obrazu Jasnogórskiego w parafii Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, pochodzący z naszej archidiecezji. To wyjątkowy czas i historyczny, ponieważ no, nie zawsze się zdarza, żeby Matka Boża nawiedzała w swoim cudownym obrazie naszą archidiecezję. Przed południem 24 maja dowiedzieliśmy się, że nasz rektor został biskupem. To bardzo radosna informacja dla nas była, że to nasz ksiądz, którego znamy, pod którego okiem się formujemy, został biskupem. Też 25 maja ważny, ponieważ nasi bracia z 5 roku przyjęli święcenia diakonatu. No i to takie ważne, najważniejsze. I trwając w tej radości, przeszliśmy do czerwca, uroczystość święceń kapłańskich, 1 czerwca dokładnie. Również wielka radość po tym diakonacie, kolejni bracia z 6 roku zostają wcieleni w grono kapłanów naszej archidiecezji. Później świętujemy też to wydarzenie w seminarium, jest taka ich pierwsza msza prymicyjna w naszym domu. Później także błogosławią każdego osobno, indywidualnie i można kilka słów zamienić przez te kilka lat, jak się znaliśmy, co się stało, też różne dobre słowo można od nich usłyszeć. To jest taki niesamowity właśnie czas, kiedy widzimy tych braci, których niedawno widzieliśmy w ławkach już przy ołtarzu. Ale także tutaj, jak mówiliśmy, nasz rektor został biskupem i 9 czerwca odbyły się święcenia biskupie, dokładnie w niedzielę zesłania Ducha Świętego. I nasz rektor wcielony w grono biskupów. To był taki czas też przygotowań wielkich, ponieważ w naszym seminarium później gościliśmy ludzi, którzy przyszli też świętować, składać życzenia nowemu biskupowi. No i ta uroczystość święceń, chyba takie najważniejsze czerwcowe wydarzenie. A później czerwiec to też koniec roku, całonocna adoracja, gdzie każdy kleryk czuwa przed Panem na koniec właśnie tego roku formacyjnego i msza kończąca, wyjazd do domu na wakacje. A wakacje to wbrew pozorom, oczywiście też czas odpoczynku, ale też bardzo taki czas intensywny dla nas. Też w seminarium gościmy wiele grup, które przeżywają swoje dni skupienia czy inne rekolekcje i trzeba się nimi po prostu zająć. Jak również my uczestniczymy w różnych takich posługach naszych, czy to w kursach lektorskich, jakieś oazy, w czasie rekolekcje. Ja na przykład brałem udział razem z Pawłem w czasie rekolekcji jak w Zaborówcu. Bardzo piękny czas pomocy tym wszystkim ludziom, które mają pewne takie słabości, gdzieś jakieś niepełnosprawności, też gdzieś to no, spotkanie z człowiekiem cierpiącym, ta posługa. Bardzo ważny czas, bardzo nas rozwijający. Też również można powiedzieć, że prowadziłem rekolekcje takie powołaniowe dla młodzieży właśnie w naszym seminarium pod hasłem Największy Skarb. Miałem okazję również ja, Mateusz, uczestniczyć w Oazie Rodzin trzeciego stopnia razem z drugim Mateuszem. A dokładnie tak. Mieliśmy okazję przyjrzeć się, uczestniczyć i też zachwycić codziennością rodzin. Wspólnie się z nimi co dzień modliliśmy. Okazję też miałem pielgrzymować do Gietrzwałdu, gdzie poznałem smak trudu i ubóstwa intensywnej modlitwy i spotkania z przeróżnymi ludźmi były także ubogacające. I tak przeżywaliśmy te 3 miesiące wakacji, czas na październik. Mieliśmy okazję poznać naszego nowego rektora, księdza Marcina Głowińskiego, który zachęcał nas do tego, byśmy cały rok formacyjny przeżyli w klimacie modlitwy Słowem Bożym, modlitwy w ciszy i w klimacie adoracji. A 28 października, wyjątkowa data dla nas wszystkich obecnych w studio i dla naszych kursowych. Otóż przyjęliśmy strój duchowny i ksiądz Marcin Głowiński
przewodniczący liturgii i homilii, nasz homilista, podkreślał, jakie to jest wielkie znaczenie świadectwa, noszenie sutanny oraz, że nie jest to dar dla nas, ale przede wszystkim dla wspólnoty, dla Kościoła. Listopad. Listopad, jak wiadomo, byliśmy w domach na uroczystości Wszystkich Świętych, a po powrocie zaraz szybko nadszedł 11 listopada, obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieliśmy okazję uczestniczyć też we mszy świętej w intencji ojczyzny w poznańskiej Farze. Przewodniczył tej mszy biskup Damian Bryl. Po mszy udaliśmy się, jak wiadomo, na spacer, pewnie jak każdy inny mieszkaniec Poznania, skosztować rogali świętomarcińskich. Oczywiście świętowaliśmy też imieniny naszego księdza rektora, więc on też nas zaprosił na kawę i pyszne rogale marcińskie. Listopad to też miesiąc, w którym wspominamy świętą Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Jak już tradycyjnie do naszej wspólnoty przybył nasz profesor od śpiewu, ksiądz dr Mariusz Białkowski, i przewodniczył mszy świętej, a także odbył się koncert z holi seminaryjnej Inclina Aurem. No i grudzień, miesiąc, w którym jeszcze trwamy. Od 6 do 8 grudnia były dni skupienia dla młodzieży, o czym niedawno już wspominaliśmy. Także czas rekolekcji adwentowych, o których również już trochę ostatnio mówiliśmy, ale ten grudzień właśnie czas adwentu, wyczekiwania, no i także wigilia seminaryjna, takie najważniejsze chyba wydarzenie, na którym jest przedstawienie, 4. rok organizuje, co też, że jest aktualne, to mówiliśmy. No i ten grudzień tak w sumie jeszcze trwa, nowy rok przed nami, już za chwilę się zacznie i co w nim będzie miało miejsce, tego jeszcze nie wiemy. Na pewno wiele wspaniałych rzeczy i też w tym grudniu śpiewamy kolędy. Wsłuchamy się ostatni raz w kolędę, potem modlitwa i krótkie podsumowanie. Zostańcie z nami. Życie na wyspie. W
Wiele już powiedzieliśmy dzisiaj, a teraz czas na modlitwę. Krótkie wyciszenie się. Zawierzmy w dziesiątce różańca te wszystkie intencje, które nosimy w swoich sercach. Powierzmy ten cały przeżyty rok i powierzajmy kolejny, 2020. O, takie Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozważmy trzecią tajemnicę radosną, narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ogarnęła nas wielka moc modlitwy. Mamy nadzieję, że nasze wołania zostaną wysłuchane, a nawet jestem pewny, że zostaną wysłuchane. Może teraz krótko o tym nowym roku, bo jak jest nowy rok, nowy ja, a więc nasze postanowienia. Przeszedłem się po naszym seminarium do naszych braci kleryków i spytałem się, jakie postanowienia noworoczne mają oni. Posłuchajmy. Przez cały przyszły rok chcę przebiec 500 kilometrów. Ja postaram się nie jeść słodyczy, przynajmniej ograniczyć do niedzieli. A ja chcę w przyszłym roku po raz kolejny przeczytać całe Pismo Święte. Zawierzenie Matce Bożej. Myślę, że w przyszłym roku bardziej chciałbym skupić się na modlitwie, więcej też może czasu poświęcić nauce i
może spróbować być milczą. Częściej przebywać na adoracji w obecności Jezusa pod postacią chleba. Moje postanowienie noworoczne no to by było na pewno, żeby być milszym do ludzi, bardziej cierpliwym. A z takich rzeczy, które no takie dla siebie, no to może to, żeby zrobić złotą koronę półmaratonu. Postanawiam codziennie przeznaczyć czas na naukę. Myślę, że takim moim postanowieniem przede wszystkim będzie codzienne nawrócenie się na drogę Pana. Żeby się stawać coraz lepszym, jeszcze bardziej bliżej Pana Boga, żyć z Nim i przyjmować tą Jeżeli chodzi o moje postanowienie noworoczne, to w sumie mam dwa postanowienia. Pierwsze, takie myślę, że bardzo poważne, no to takie, żeby dobrze przygotować się do przyjęcia święceń diakonatu, które być może się odbędą w maju przyszłego roku. A po drugie, to chciałbym przebiec po raz pierwszy w swoim życiu maraton. 42 km, myślę, że się uda. Postanowienie noworoczne, przede wszystkim chciałbym się dużo więcej uśmiechać, być dobrym człowiekiem, uczyć się cierpliwości. Ta ostatnia osoba to był nasz ksiądz rektor, który chce się więcej uśmiechać. Myślę, że tego uśmiechu mu chyba nie brakuje. Cały czas się uśmiecha, ale takie ma postanowienie. Życzymy, aby wszystkim naszym braciom te postanowienia się spełniły. A jakie mamy my? Drodzy bracia, może się chcecie podzielić, bo ja tak jeszcze się zastanawiam. Muszę się jeszcze to przemodlić, jakie ja mam. Moim zdaniem na pewno praca nad sobą, praca nad własnymi cnotami, troszeczkę radykalnie powalczyć z tymi wadami. I jednym z takich objawów mogłoby być zwrócenie większej uwagi na studium. Jest taki czas w naszym regulaminie studium, który poświęcamy w tych i tych godzinach na uczenie się, żeby więcej czytać i szanować ten czas. Nie, że kończę jakąś tam czynność wtedy i 20 minut tu mi ucieka, a to zrobię tam, żeby zająć się tym konkretnie. Dla mnie ten nowy rok chciałbym, by był w takim też kluczu, jak to Mateusz mówiłeś, pracy nad sobą, ale też tak planowanie czasu to jest pewien klucz. Ja bym chciał, aby ten mój czas w nowym roku był no, na tyle zaplanowany, bym znalazł i czas na właśnie naukę, na odpoczynek, ale także na czas spędzony z braćmi. No i myślę, że to, co odsłuchaliśmy, te postanowienia innych braci kleryków, są takie bardzo adekwatne. Również chciałbym się więcej uśmiechać i być przede wszystkim lepszym człowiekiem i chrześcijaninem. To tak trochę ogólniki może, ale dla mnie to wiele znaczy i myślę, że będę próbował, będę walczył. Ja tutaj mam podobne postanowienia, co Mateusz. No jeszcze tutaj tak od siebie wiem, że to może być takie trochę stereotypowe, bo wszyscy mówią, no od nowego roku no będę chcę schudnąć albo ćwiczyć więcej. No jednak tutaj ja chcę się za to zabrać. Chcę się za to zabrać, po prostu no, radykalny, tak? Brakowało mi tego słowa, ponieważ kiedyś to byłem na sali i tak dalej. Kiedyś to było. Paweł zacznie ze mną biegać ponoć. O, czy tak, nie? Tak też słyszałem właśnie coś. Dużo kleryków takie sportowe faktycznie, gdzieś te postanowienia, co ciekawe, dbanie o zdrowie. Ja też te sportowe sobie trochę tak zakładam, aby więcej biegać tak systematycznie, bo z tą systematycznością mam duży problem. I też systematyczność w nauce, a więc chyba taki główny klucz w moim przypadku to jest systematyczność. No właśnie, z tą systematycznością trzeba trochę powalczyć, ale ja przede wszystkim chciałbym się stawać z dnia na dzień coraz lepszym chrześcijaninem. Zawsadziłeś nas wszystkich. Ja to mówiłem, to powiesz, że wiesz, ja też. Ale to są takie, myślę, wzniosłe faktycznie myśli, to wszystko, no bo i zdrowie, i sport, i systematyczność, i nauka, i praca nad sobą, i modlitwa. Można powiedzieć, zawsze mówimy, że no, nowy rok, nowy ja, jak Piotrze powiedziałeś, ale chyba faktycznie, co by to nie były takie czcze powiedzenia, że będę taki i taki, tylko żebyśmy się brali, będę was gonił do biegania. Dobra. Zobaczymy, no to jest dobre powiedzenie, będziesz nas gonił, my będziemy uciekać. W sumie, patrząc na Mateusza doświadczenie, teraz się my będziemy go prawda, gonić, bo będziemy ciągle za nim. Nie dogonimy go. No, gdybym ja tak dobrze biegał, ale no... Coś tam ale robimy. Biegasz, to jest ta różnica. O właśnie. Chociaż coś. Są takie słowa przypisywane świętemu Ignacemu Loyoli, żeby modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracować tak, jakby wszystko zależało od nas. I myślę, że to byłoby dobre podsumowanie tych wszystkich naszych postanowień noworocznych. Pamiętajmy też, żeby wszystko powierzać Panu Bogu, bo jak mówi papież Franciszek, modlitwa jest bramą wiary i modlitwa jest lekarstwem serca. Trzymajmy się tej modlitwy przez cały nadchodzący rok. Nie dawajmy się,
i zawsze starajmy się trwać w dobrem. Dzisiaj chcieliśmy Państwu trochę przybliżyć, jak to jest u nas w domu, jak przeżyliśmy ten rok, co robiliśmy w czasie międzyświątecznym i chcieliśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, żeby ten nowy rok był przepełniony radością narodzonego Chrystusa, żebyśmy pamiętali, że wszystko mu możemy powierzyć i że to on ostatecznie nas zbawia. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić bez tej łaski, której nam udziela i obdarza ją bezgranicznie. Więc to, myślę, takie nasze życzenia. Prosimy też o modlitwę w tym nowym roku. Modlitwę też zapewniamy. Można powiedzieć, że, drodzy Państwo, słyszymy się za rok. Słyszymy się za rok. Życzymy miłego wieczoru. I ostatni raz w tym roku. Staropolskie. Szczęść Boże. Dobrej nocy. Życie na wyspie.